Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku zostałem przez mojego sąsiada poproszony o zoptymalizowanie mu jego starego netbooka Sony Vaio SVE113M1E. Lapek już jest niestety kompletnie niewspierany przez firmę Sony, nie ma już do niego dostępnych sterowników do pobrania ze względu na zakończenie się wsparcia systemu Windows 8 przez umowę Sony z Microsoftem, a więc dzisiaj, kochani, jest używany przez mojego sąsiada do takiej codziennej pracy biurowej i dzisiaj, kochani, troszeczkę go przyspieszymy, ponieważ skarżył mi się sąsiad, że zaczął troszkę zamulać. Tak prawdę mówiąc, nie powinien on już dzisiaj funkcjonować tak naprawdę. Właśnie Sony o to chodziło, kasując wszystkie sterowniki do tego modelu, a my dzisiaj próbujemy go jakkolwiek ratować. Więc dzisiaj, kochani, ze względu na późną porę, w skrócie, klikamy prawym klawiszem myszy na pasek start, następnie menedżer zadań. W menedżerze zadań wchodzimy w sekcję uruchamianie, patrzymy na aplikację AutoStart, patrzymy na wpływ na uruchamianie. Jak dobrze widzimy, na pierwszym miejscu jest program Catalyst od naszej karty graficznej. Wyłączamy go, na Vitel Service również wyłączamy i system BIOS powinien już startować znacznie szybciej. Co kolejne? Dla ciekawskich mamy tutaj procesor AMD E2-2000 z grafiką Radeon HD7340 z zastosowaniem pod systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8. Następną rzeczą, jaką sobie zrobimy, będzie przeskanowanie go driver identifierem, czy nie ma jakichkolwiek nowszych sterowników niż pod Windowsa 8.1. Po drodze, kochani, możemy usunąć pozostałości tego, co jest w folderze pobrane, mnóstwo niepotrzebnych faktur już dawno opłaconych sprzed lat, możemy to wyczyścić. Po drodze, jak widzicie, udało mi się znaleźć sterownik do karty graficznej Radeon od Della, a jak wiecie, Dell robi laptopy, więc myślę, że kompatybilność powinna być tutaj jak najbardziej ok, ponieważ ten sterownik, który jest wgrany teraz, jest uszkodzony i przydałoby się pobrać program AMD Cleanup Utility, którym usuniemy stare sterowniki AMD i zainstalujemy nowe dellowskie. Myślę, że powinny tutaj się bardzo dobrze sprawdzić, tym bardziej, że sterowniki, które były tu poprzednio instalowane, w ogóle nie powinny mieć tutaj tak naprawdę miejsca. A zanim to, kochani, zrobimy, wyczyśćmy sobie pliki tymczasowe i zobaczmy przez ten czas, ile mój sąsiad ich nazbierał. O, 30 mega, a zatem procent, ten procent, 24 mega. Nie było źle. Z kolei jeszcze kilka rzeczy, które możemy sobie wykonać przed ponownym rozruchem. Może być na przykład optymalizacja naszego dysku poprzez kliknięcie na jego prawym klawiszem myszy, właściwości, następnie w zakładce narzędzia wybieramy sobie opcję optymalizuj. Tutaj mamy nasz dysk C, klikamy zmień ustawienia i tutaj optymalizacja codziennie, zwiększ priorytet, dyski, zmień wszystkie zaznaczone, bardzo ładnie, ok. I w taki sposób mamy kupę robótki z głowy. I w tym momencie możemy też kliknąć optymalizuj. W naszym laptopie akurat jest zainstalowany dysk SSD, więc nie będzie z tym mniejszego problemu. Jeżeli mamy twardziela, defragmentacja zalecana. Możemy wrócić do poprzedniego okienka i tutaj z zakładki ogólne wybrać oczyszczanie dysku. Następnie poczekać na zainicjowanie się oczyszczania, kliknąć oczyść pliki systemowe. 17 po drugie, a więc czasem jesteśmy mocno do przodu. I tym sposobem możemy zaoszczędzić ponad, a raczej prawie 1,5 GB miejsca na dysku. Klikamy usuń pliki. Dobra, po wyczyszczeniu przestrzeni dyskowej klikamy OK. Następnie tutaj klikamy tak i przełączamy nasz komputer w tym momencie w tryb awaryjny. W tym momencie jesteśmy, kochani, w trybie awaryjnym. Proces ten spowoduje usunięcie ze sterowników aplikacji AMD, jak i Radeon Software. OK. I w tym momencie usuwamy wszystko. Zainstalowane sterowniki były nieprawidłowe, spoza Windows Update od płyty głównej. Teraz zainstalujemy coś kompatybilnego, nie od AMD, a od innego producenta laptopów, od Della. Jak dobrze widzimy, program zakończył pracę, lecz mimo tego wspomożemy się jeszcze programem Display Driver Uninstaller. Wygląda to, że po raz pierwszy uruchamy na tytułu, OK, i tutaj zaznacza takie rzeczy jak usuń sterowniki filtr AMD PKH oraz usuń sterowniki AMD High Definition Audio.
tego może nie być w narzędziu od sterowników AMD. Dlatego to jest zalecane, żeby zrobić to tutaj. Wybieramy nasz typ urządzenia, będzie to karta graficzna AMD. I klikamy usuń wszystkie sterowniki i uruchom ponownie zalecane. Zawsze robię to dokładnie i podwójnie, ponieważ ten program jeszcze na koniec naprawia rejestr, jeśli został w jakiś sposób uszkodzony przez oprogramowanie AMD od instalowania sterowników. Tu już sobie usuwa kontroler dźwięku HD. Robi to jeszcze raz, co tamten program, ale przy okazji naprawia rzeczy, które tamten program mógł uszkodzić, jak chociażby rejestr. Usuwanie znanych kluczy rejestru. Tego się nie działo, aż mi w awaryjnym cały pulpit mignął. Dobra, i dopiero teraz klikamy zakończ. Tak, uruchamiamy go ponownie w tym momencie. Zapraszamy. Interfejs paska ładuje się dłużej. Teraz odpalamy sobie nasz pobrany sterownik i miejmy nadzieję, że się zainstaluje. I lecę spać, bo jutro rano trzeba to jakoś zmontować. Uruchom jako administrator AMD Graphics Driver z 16. No, lepiej sterowniki z 16, a sprawne niż nowsze, a na przykład nie od tych urządzeń. AMD Installer, oby teraz nie sypnął błędem. Sterownik HDMI, sterownik AMD SMBus, instaluj, jak pięknie. Postęp instalacji. Chyba w życiu nie byłem tak szczęśliwy o 3 w nocy instalując sterowniki na laptopie sąsiada. Drugi raz! Uruchom ponownie teraz. Zobaczymy ile będzie trwać rozruch. Odpalmy stopper. Minuta 6 sekund. Dobra, dokładnie tyle. Mu zajęło uruchomienie się. Ha, on teraz ma podstawową kartę graficzną, czyli teraz prawdopodobnie będzie instalować sterownik. Odbywa się instalowanie przez Windows Update. I tak prawidłowo powinno być. W tym momencie całkowicie zgasł obraz. Wydaje mi się, że instalowany jest właśnie sterownik graficzny. Wywaliło Windows Update. Karta graficzna jest zainstalowana i będzie działać przy ponownym rozruchu. Sterownik z 15, jeszcze lepiej. Tutaj mamy dwa dodatkowe urządzenia od Realtek'a, to też powiesz i zainstaluj. Z audio jest taki problem, że nawet na 10% głośniki trzeszczą przez to, że nie ma sterowniku do kodeku, tylko na customowym jedzie. Tym defaultowym Windowsowym. W tym momencie robimy uruchom ponownie. Wszystko działa, nawet już nie ma problemu, że z głośników wydobywają się piszczące dźwięki, są problemy z kodekiem. Kodek audio się załadował. Jak dobrze widzicie i słyszycie, dźwięk jest, wszystko jest ok. Na koniec, kochani, was zaskoczę. To są ustawienia właściwości wbudowanego mikrofonu. Mamy tutaj technologię od Andrea Sound, jak mikrofon mono, usuwanie akustycznego, echa i dominie zakłóceń. Z takich ciekawostek. I zobaczcie, to są ustawienia dla mikrofonu. Dwukanałowe, 24-bitowe, 4800, jakość studyjna. Jak ja tym wbudowanym mikrofonem mógłbym odcinki nagrywać normalnie. Dobra, kochanie, ale tak już serio, zasnąć. Wam, kochani, spokojnej nocy. Jutro rano zmontuję odcinek. Postaram się, żeby był na 15. Jak widzicie, teraz tak się tutaj poświęcam. Mam nadzieję, że przy matmie będę też żywy. Szkoda, że z matmą nie jest tak jak z takim siedzeniem po nocy. Że pamięć też w pewnym momencie się zamyka, a tutaj to tylko zmęczenie. Dobra, zamykamy. Łapka, kochani, jutro oddaję. No to buczka sąsiadowi, myślę, że będzie bardziej niż zadowolony z tego, co dzisiaj uczyniliśmy. Dotnę to wszystko, wygasię tak, żeby się dało oglądać, mam nadzieję. Przepraszam za mój zmęczony głos, ale po prostu już z tym czasem nie wyrabiam. I mam nadzieję, że w końcu teraz przestanę go w końcu tracić i zdam tą maturę i zrobię coś dalej, bo w tym momencie cały czas stoję w miejscu, ale dobra, kochani. Spokojnej nocy, spokojnych snów. Życzę wam, kochani, spokojnej nocy, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Zależy, o której porze mnie dnia i nocy mnie oglądacie. Tymczasem trzymajcie się do kolejnego odcinka.
Legionka też muszę zgasić. Trzymajcie się. No i cześć. Dobranoc.